Panie ministrze, dowódca kompanii honorowej, kapitan Szczęsny, melduje kompanię gotową do rozpoczęcia obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 91. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Czołem żołnierzy! Czołem, panie ministrze! Простите пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна. И шагом неверным по лестничке шаткой спасения нет, лишь белые вербы, как белые. Wycofały się całkowicie zdezorganizowane. Cała ta zdeprymowana i przestraszona masa rozbitków ustępowała. Nie jest to przebojowy i operatywny generał. Byłby dobry pod WRD-em, ale tu nie trzeba szarpać bolszewików atakami. Żołnierze kochani, bracia ochotnicy, narodzie chrześcijański, Polacy, sprawiedliwi, ojczyzna w potrzebie, Warszawa w potrzebie. Oto dziś dzień krwi i chwały. Kto wierzy w Boga, Pana Boga w Trójcy Jedynego, kto nie jest obojętny na los naszej ojczyzny i naszej ojczyzny. Ksiądz Skorupka na czele tyraliery padł rażony bolszewicką kulą. Stasiec, który wielko o niego nie znalazł sanitariuszy, ruszył dalej na pozycję bolszewicką. Zdążył powiedzieć jeszcze im przed śmiercią: warszawskie dzieci, pokażcie Moskalom powrotną drogę do ich kraju. Dajcie im popalić tak, aż im spięty pójdzie. Zmarł na placu boju porucznik Matarewicz. Padło wielu żołnierzy i ochotników.
opierali bolszewickie hordy u Tupole w boju, a wróg odstąpił. 14 sierpnia 1920 roku, 90 lat temu, tu na tych błoniach Polacy obronili Europę przed eksportem bolszewickiej rewolucji. Ambasador Lord Edgar de Abernon, obserwator z ramienia Korony Brytyjskiej, nazwał Bitwę Warszawską 18 z najważniejszych w historii decydujących o losach świata.